Filip z pistoletu. Strzelanie z pistoletu jest bardzo trudne. Próbowałem na 15 strzałów, 2 trafiłem w czarne pole. Tutaj możesz obserwować też wynik na elektronicznej karcie. No czekaj, pokażę. I się przejdę. Nie jest dobrze. Co oznacza 10-6? 10-6, bo dycha to jest przeciwność później pogardę, ale tak, że zbiera się trzymało od pewnego miejsca, aż kończy na 10-9 najwięcej. 10-9, czyli mam sam środek. Jeśli myślicie, że strzelanie z pistoletu jest łatwe, to zapraszam Was na strzelnicę albo tutaj, albo w swoim mieście.
i spróbujcie na szczerość lecę. Ale tutaj mówisz, że pełna dycha to jest 10,9 wynik. Tak. Przy samym środku jak było. Jak zahacza o dychę, to jest 10,0. 10,0. I taki nawet. Czyli przykładowo ten strzał to jest 9,4. No tutaj widzę plakaty z Renatą Mauert. Ktoś jeszcze po niej jakieś sukcesy osiągną takie? Tak. Tam obok jest Sylwia Bogatka. To jest świeże? Ona w Londynie zdobyła. Zresztą, na nie wstępuję. No. Dobra, Państwo, nie będziemy tutaj Filipa czasu naciągać. Się pożegnę. Dziękuję jeszcze raz za wspólne udział i nagranie. Życzę sukcesów na olimpiadzie. No. Myślę, że... No. A ja tu będę do Ciebie przychodził na treningi, filmiki, jak się Wam spodobają, będziemy kręcić więcej. No i zapraszamy, no nie tylko na konsoli się siedzi i gra, tylko trzeba czasami wyjść z domu, przyjść i postrzelać trochę nawet. No to bardziej, że w rzeczywistości się zupełnie inaczej strzela. Tak, no dokładnie. Ale spusty podobne są na padach, czy tam Xboxowych, czy PlayStation. Ale warto sobie poćwiczyć takie, na pewno to coś daje. Tak. No na padzie pewnie jak możesz padem to czy... Nie podskoczy. Tak, a tutaj tak jest. Dobra, dzięki jeszcze raz. Dzięki.